Dzień dobry Państwu. Szanowne Państwo. Kochani moi. Dzisiaj do mnie do teraz dotarła... Tak. Przepraszam, dotarła wiadomość bardzo smętna, że lód już przychodzi pora i lód topnieje. Pęka. Pęka, topnieje inaczej. Pęka to topnieje. No i... I młodzież... Przepraszam bardzo, trzeba to mówić szybko. Młodzież... Że po prostu... Topi się na lodzie. Lód jest teraz niebezpieczny. 16 osób w tym roku utonęło. Utopiło się młodzieży 16, tak jak major wspomniał, 16 osób. Proszę nie chodzić tam. Szanowny Państwo, apeluję do młodzieży, do wszystkich, ażeby łyżwy schować, a założyć hełm, bo jestem dzisiaj jako strażak, bo straż pożarna lepiej na narty ratuje ludzi. Przepraszam bardzo, lepiej na narty wyskoczyć niż na łyżwy, bo niepewne są. Lody pękają i ludzie utopiają się. I szanowni Państwo, to co major powiedział, to jest prawda. I ja apeluję do osób młodzieży, dzieci, osób dorosłych, starszych. Nie prowadzajcie swoich pociechy na lód, bo lód pęka, tak jak major powiedział, i jest niebezpieczny już. I bardzo proszę, a dzisiaj ja się przyznałem do strażaka, że straż pożarna ratuje was, ratuje dzieci, młodzież i wszystkich ratuje. Nie tylko pożary są na świecie, ale muszę i was ratować. Szanowni Państwo, kochani moi, bardzo proszę na to uważać, nie wchodzić na lód już. Już koniec z lodowiskiem. Zakładajcie, jak dzieje się śnieg, narty. Na nartach można jeszcze pojeździć z górki. Poskakać sobie. Na nartach można... Pobrykać. Tak jak mają prawo. Pobrykać i tak dalej można na nartach. Powygłupiać się na nartach można. Berka pograć. Tak jak skoczki. Skaczą w górach, chlaść i lecą. Tak, a na lód już koniec. Trzeba czekać na lód na następny rok już. Żeby był naprawdę mocny lód. Żeby nie wchodził, nie wchodzić. Bo przychodzi zaraz wiosna. Radosna. I będzie już koniec zaraz z nartami i z wyżwami. Tylko będziemy chodzić na boiska, w piłeczkę grać. I ćwiczyć będziemy. I ja też pokażę, jakie sporty trzeba uprawiać. Będę chodzić też z kamerą i będziemy nagrywać. I będziemy się ćwiczyć i dla was pokazywać, jakie sporty na wiosnę trzeba uprawiać. Dziękuję bardzo.